Tak mieszkamy. Dzień dobry, drodzy moi. Tak zacząłem od dupy strony trochę, żeby pokazać wam miejsce, w którym mieszkamy. Ale tym razem zapraszam was do Paklenicy, a dokładnie do Starygradu. Patrzcie, jakie piękne widoki. Tutaj przepiękny kawałek ziemi chorwackiej. Niesamowite miejsce. Jesteśmy już po wstępnych zakupach. Jesteśmy już po odbiorze apartamentu. Później wam może jeszcze pokażę, jak wygląda. Generalnie zasada jest prosta, ma być tanio, choć do końca tanio już w tej chwili nie jest. Podróże za stówę mają to do siebie, że wyjazdy są jak najtańsze, czyli jedziemy budżetowo. I tak też będzie, właściwie jest już w tym wypadku. Natomiast no niestety na dzień dobry okazało się, że biletów nie można było kupić aż tak tanio, a to jeszcze trzeba było zgrać z Kamilem i z jego rodziną. Co nie zmienia faktu, że 420, ile myśmy płacili? No dobra, 420 zł, o ile dobrze pamiętam, kosztowały bilety. W dwie strony oczywiście do Zadaru. W Zadarze odebrała nas Magda. To jest Marcin. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No, żeby kulturalnie było. Mieszkanie kosztowało nas na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, czyli na 5 dni 168 euro. 730 zł nam wyszło, także myślę, że na dwie osoby to jest cena naprawdę dobra. No dobra, to pokażę wam później, jak wygląda to lokum. Natomiast tak wygląda Paklenica. Tak wygląda naprawdę jedno z piękniejszych miejsc, jakie widziałem w Chorwacji. Może nie samo to, ale zobaczcie, tutaj już widać, z tej strony. Nie samo miasto, miasto niewielkie. Tutaj macie market, jak ktoś chciałby skorzystać, można zrobić zakupy. My już w ogóle jesteśmy po zakupach, takie zakupiki, które poszły na tak naprawdę, no myślę, że dwa dni jedzenia, nie? Śniadania, jakieś coś tam, wynalazki. Wyszło nam 50 euro razem. No i jak na Chorwację, która jest horrendalnie droga. No zobaczcie. W tej chwili jest horrendalnie droga. To i tak chyba nie jest źle. Oczywiście wszystko budżetowo będziemy próbować. Dobra, koniec tego gadania. Witajcie w Chorwacji. Kłaniam się. Zespół jest cała ekipa. Wy jeszcze nie zdążyliście poznać, chociaż na kanale Tu nie wchodź Kamil się już pojawił, ale tu jest Magda. Ja nic nie widzę. Jest Kamil. No, teraz już wiemy na pewno, że idziemy na górę. Kowalscy team, bo to oni są tak naprawdę sprawcami tego całego wyjazdu. No dobra, teraz sprawcami tego sampania to jesteśmy my. Stwierdziliśmy, że idziemy tam. Na tamtą górę, czy na tamtą? Najpierw w lewo. Aha, na drugą. Idziemy wielki na wieternik i mały wieternik. Jak będzie tam wieternik, to będę zadowolony, bo w tej Chorwacji to ciepło jest bardzo. Przyjechaliśmy tu. Okazuje się, że dzisiaj jest chłodny dzień. Jutro ma być 32, także będzie grubo. Dobra, drodzy moi, lecimy na wieternik. Spójrzcie tylko, jakie Kamil ma buty. Profeska. Ale szpejarkę ma fajną. Nie wiem, może mu ją skroję. Zobaczcie. Nie no, temat naprawdę fantastyczny. Przyznam się, że jestem pod wielkim wrażeniem. Wielokrotnie dzisiaj będę wam mówił. Swoją drogą, patrzcie. Górki, górki. I wielka woda. To jest ocean. Fu, co ja mówię? Morze. Morze jest morze. Idziemy tędy. Zaczynamy. Poczekaj. Widok, a punkt widokowy 3 km to mi ci jeden. A my ile mamy? No, jak dojdziemy, to zobaczymy. To zobaczymy. Boże, no to idziemy.
tu się już szlak zaczął. Zaczyna się coraz wyżej, coraz trudniej. Sobie idę z tyłu, przy okazji w okolicy między jednym a drugim szczytem jest miasto celtyckie, stare miasto opuszczone. Zobaczcie, to jest magia po prostu, jeżeli chodzi o kolory, o wygląd. Skały przepiękne, pięknie poukładane, dużo zieleni, takie bardzo specyficzne rodzaje świerków. Krzyżek jest trochę. Zobaczcie, tak to wygląda. Magia tu jest. No wygląda to naprawdę przepięknie. No skrabiemy się do góry, nic nadzwyczajnego, ale jednak odgadania tchu trochę brakuje. Prawdziwa magia. Magia, magia, magia. Zobaczcie. Każdy strudzony pielgrzym może tutaj poprosić o łaskę, o to, żeby jednak dojść do brzegu. Jest na szczyt. Albo z jego w drugą stronę, albo z niego zejść. Zobaczcie. Sapie, ale rzeczywiście to są takie miejsca, w których warto chwilę posapać. Wymagająca dosyć górka z dużą ilością kamieni. Tutaj pod nogami przez cały czas gdzieś się stopa wykręca, ale jest to fajny survival. Myślę, że fajna zabawa, fajny temat do obejścia, do przeżycia, do zobaczenia. Naprawdę jest magia, jest po prostu kosmos. Te wszystkie rośliny, popatrzcie, jaszczurka przy okazji. Te wszystkie rośliny, one są takie bardzo ostre i bardzo twarde. No tak naprawdę to im gwarantuje, że są w stanie przeżyć w tak surowym klimacie, a przy okazji pewnie zwierzęta, które pojawiają się tu w okolicy, ich po prostu nie obskubują, a jeżeli ich nie obskubują, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że one po prostu są w stanie przeżyć. Nie zostaną zjedzone. Dochodzimy już do miejsca, gdzie będziemy decydować tak naprawdę o tym, w którą stronę idziemy. Nie wiem co prawda, w którą chcemy, ale jest od tego ekipa, by zdecydowała. Kamil, jak sądzę, translatorem próbuje coś przetłumaczyć. Tak jest. I co wyczytałeś, kolego? Że... Bo chorwackiego to my nie znamy. Że to jest cmentarzyk ludzi, którzy tu mieszkali, tutejszych górali. I tu są pochowani ludzie od XVII do XX wieku. Ale naprawdę nie rozumiesz tego, co tu jest napisane? Bogga... Co? Pomilowa. Widzisz, czyli Bóg ich ukochał. To jest bardzo prosty język. Oczywiście, no przecież wiem. Bóg Potome się możemy odrediti niogowu... Co? Starost. No. Rozumiesz? Oczywiście. Wszystko rozumiesz. Po chorwacku, znaczy w chorwackim wiele wyrazów, a szczególnie liczby są dokładnie takie same jak w polskim. To już sprawdziliśmy w sklepie. Zobaczcie, to jest to, o czym wspominał Kamil. Jest magia. Rzeczywiście tak jakby tutaj były schody do budynków, które mogły znajdować się wyżej. Jak wieść niesie, no właśnie tu się znajdowały. Pewnie w napisach zostawię wam więcej informacji na ten temat. No i te przepiękne szczyty. Może nie są jakieś ogromne. Może nie są jakieś spektakularne, ale no ja przynajmniej po raz pierwszy widzę tego typu szczyty i po raz pierwszy widzę taki kolor skał i tak jakby góry usypane z kamieni, z dużych kamieni, które leżą dosłownie wszędzie. Łatwo się skaleczyć, no ale patrząc na... Oj tam.
na Kowalskiego, to ja sobie myślę, że... Bo trzeba po tym umieć chodzić. Jak sarenka, jak sarenka. To wy decydujecie. Nie, to nie my decydujemy. Dajesz. Wybierasz. Dobra, to idziemy. Niech kobieta. Wielki. Wielki. Tak. Nie ma co się rozdrażać. Jestem wielki. Lecimy na górę. Powiem wam, że Magda powiedziała, jakby chłopaki stracili moc i siły, no to... To jakby to wam powiedzieć. Po prostu nie ma innego wyjścia, bo teraz sobie wstydu narobię. Co prawda jest to żona Kamila, żeby nie było, ale no wiecie, no facet to zawsze chciałby tak pokazać, że jest duży i silny. Kamil nie jest duży, ale jest silny i dobrze zbudowany. No i ma piękną żonę, a ja nie mam. Jesteśmy na dachu świata. Yeah! No dobra, żartowałem, nie całkiem na dachu. Na dachu Chorwacji. Ale i tak jest mega, zobaczcie. Odwrócę się 180 stopni, właściwie 360. Zobaczcie, jakie są widoki na tej górce. No tego gościa skąd znam, Marcin. Patrzcie na to, ludzie. Widzicie, co tu się dzieje? Się po prostu cuda dzieją, przepiękne miejsce. Przecudny klimat, świetnie się można powspinać. Znaczy nie, że jakoś tam linowo, ale do góry. Linowo, oczywiście, że też. Zapraszamy. Tak, oczywiście. Rzuć kamieniem, a Kowalski się odezwie. Właściwie rzuć liną, a Kowalski się odezwie. Nie, dzisiaj nie będziemy linować. Natomiast zobaczcie, tu jest cała miejscowość. To jest po prostu mistrzostwo świata. Tam jest wieża jeszcze i do tej wieży spróbujemy jeszcze dojść. Już wiem, że to jest wyspa. Jak ona się nazywa? Pęk? Pag. Tu jest wyspa Pag i za nią jest jeszcze jedna wyspa, na którą Kamil obiecał, że nas zabierze. Także w tym cyklu, drodzy moi, zobaczycie naprawdę niezły kawał Chorwacji i tu się naprawdę będzie działo. Magda nam zniknęła. Ale Magda już zrobiła hura na górze. Swoją drogą powiem wam, że kamyki... O, skaleczony już jestem. Kamyki mega po prostu ostre. Naprawdę, tak niesamowicie ostre. Łupałem, tak jak w epoce kamienia łupanego, kamyki odprysk uderzył mnie w rękę i od razu przecięta. Grubo. Nie będzie padać? Nie będzie. Nie powinno. No to lecimy dalej, bo do szczytu został nam jeszcze tylko kawałeczek. Co najbardziej, to ja się cieszę, że nie wszystko się nagrywa. Bo ten mały człowiek, on jest tak wulgarny,
kurde blaszka, że... Kamil, powiedz coś. Dzień dobry. Tam byłem. Kurde, właśnie sobie usiadłem wygodnie. Widzicie, jakie to są klimaty? Czy wy to widzicie? To jest druga strona góry, którą wam przed chwilą pokazywałem. W ogóle tam jest piękny most. Jezu, most jest po prostu gigant, rewelacja. Powiem wam, miejsce genialne wręcz. A wy jak ufolutki teraz wyglądacie, ale mega. Tutaj zobaczcie. Rodzina ufolutków. A tu Kamil. A że my? No, naprawdę mega to wygląda. Ale tak wracając do tematu. Drodzy moi, Paklenica, Stary Grad. Bo to nie jest Stary Grad, tylko Stary Grad. Stary Grad, stare miasto, jednym słowem. Zaskakuje naprawdę pozytywnie. Byłem w Chorwacji, co mogliście już oglądać w poprzednim cyklu z Chorwacji, ale ja nie wiedziałem, że w Chorwacji takie cuda natury są. Bo te cuda są po prostu... No brakuje mi słów. Ja wiem, że oni się wkurzają na mnie strasznie, bo ja chodzę i wow, ojej, ojej. Ale naprawdę tutaj jest po prostu magicznie, tu jest cudownie. Zresztą nie będę za dużo gadał, po prostu pofilmuję dla was trochę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda jedno z na pewno z piękniejszych miejsc na tym ziemskim padole. Fajnie, że mamy taki świat. No tak to z nim jest. Opowiada, ja mówię, dobra, to teraz poopowiada. I co? No i weź opowiedz, no, że 4000 lat temu, tak? W epoce Neolitu. Tam, jak popatrzycie sobie... Teraz patrzą na ciebie. Tak, jak patrzycie na... A teraz patrzycie tam. Tak. Tam. Tam. Widzicie takie kółeczko? To jest punkt widokowy. Jest tam luneta, można sobie popatrzeć na... Morze, Paklenice i tak dalej. Ale obok widać taki prostokącik. I tak nie widać, ale nie widać. Mogę tam jest taki, powiedzieć, że jest. Tak, taki prostokącik. I tam była strażnica. Jej cała podstawa miała 4000 lat. I w średniowieczu na tej podstawie wybudowano nową strażnicę, która broniła traktu. Tego tu przez. No to właśnie wąwozem tym szedł, tak, trakt. Szedł trakt. Wąwóz nazywa się Wielka Paklenica. Tędy szedł trakt łączący tu Starigrad, morze, razem z całą. Wtedy pewnie nie było Chorwacji, tylko jakimś. Z całą tą krainą. Tak, z całą tą krainą kontynentalną i wymieniali się. Towarami różnego rodzaju. No bo tu było morze, no to jakieś tam rybki i tak dalej. A prawdopodobnie tutaj przepływali, tu gdzieś port musiał być. Znaczy najprawdopodobniej port był albo, nie wiem, nie widzę, albo z tej strony, albo tu, gdzie jest ta wieża, bo to jest wieża obserwacyjna, a port prawdopodobnie był z lewej strony. I w związku z tym, bo tu jest taka zatoka, o. I w związku z tym można było się mieniać towarami i żyć, i rozwijać, i budować. I tu pięknie jest tak po prostu. No dokładnie, jest pięknie. No i co, taka trochę lipa się zrobiła, kurczę, bo poszli tu na górkę na tą, a ja stwierdziłem, że polatam sobie w takim razie dronem, żeby zrobić tutaj kilka fajnych ujęć, ale okazuje się, że zobaczcie na niebo. Na niebie pojawiły się ciemne chmury i zerwał się naprawdę solidny wiatr. To zresztą widać po tych gałązkach. Albo może jak odwrócę, to z tej strony będzie lepiej widać. Przepiękny zachód słońca, który wam w kilku ujęciach jeszcze tutaj pokażę. Miejsce magiczne. No ale niestety dronem sobie nie polatam tutaj ze względu na ten wiatr. Jest naprawdę silny, naprawdę mocny i dron nie dałby sobie rady zupełnie z doleceniem do miejsca, w którym się w tej chwili znajduję, a tam już jest morze. Jakby poleciał do morza, no może bym go kiedyś znalazł, jakby się utopił. Zresztą nie wziąłem jeszcze takiego, no AirTaga nie wziąłem, takiego urządzenia, które w razie W mogłoby mi pomóc odnaleźć tego drona. Panie i panowie, to by było dzisiaj na tyle. Ja nie wiem, czy przez przypadek nie wieje tutaj za mocno.
Dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę. Przepiękne miejsce i to nie pierwsze i nie ostatnie w Chorwacji. Akurat pierwsze w czasie tego wyjazdu, także będziecie oglądali kolejne. Mam nadzieję, że zarażę Was trochę Chorwacją i spowoduje, że może tutaj kiedyś przyjedziecie nawet i zobaczycie Paklenice, zobaczycie te wierszki, które dzisiaj zaliczyliśmy. Trzymajcie się, miłego, spokojnego weekendu, całego tygodnia zresztą również. Pamiętajcie o mediach społecznościowych. Na Instagramie częściej pojawiają się różnego rodzaju zdjęcia, nawet z takich miejsc, jeszcze fotorelacje. No i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapy i komentarza. Naprawdę. Trzymajcie się, bo to już wieje naprawdę bardzo solidnie. Czołem!